lecimy! Słuchajcie, pożegnanie z Beloną, taki filmik, to faktycznie no, żegnający to naszą Belonę. Z brzegu już w zasadzie jej nie ma, natomiast dzisiaj pływamy w okolicach Helu. Tam mamy Hel, tam jest jastarnia. Tutaj troszeczkę jej jest, chłopaki dużo połowili, a nic! Jeszcze nic, jeszcze nic, jeszcze się nie poddaję. Że lubi się ze mną plątać, no to co ja mam poradzić? Kurna, co ty gadasz? Pierwsza ryba twoja. No tak się wyszło. A co on... O, żeś ty. A co tam masz na tym haku? No, układ 3, 28 gram. Zaraz ci się zepnie. Nie no, tylko mówisz, tylko to się sprawdza? Najlepiej, no i tego typu te niebieskie. No zobaczymy, zobaczymy, bo ja mam inne. No kurde. I tak to wygląda, nie? No a Kamil obsługuje moją wędkę, jak się obsługuje moją wędkę? Bardzo dobrze. Musimy trochę porozmawiać, bo nie będziemy ciągle ich pokazywać, nie? Ja cię kręcę. No takie, takie oto pożegnanie z Beloną. Zaliczona, bo pysku trzyma. No, no zaliczona, ale znowu mała. No, pan Belon. O! O, no, no widzisz? A Roman same ciśnie duże. A jak? Kurwa, mały może dużo. Dawaj, miniaturkę zrobimy taką. Jest okej. Ja cały czas na łupę. O, Jarek, ciśniesz, ciśniesz? Co to za wędka? Szczupakówka Robinsona do 35 gram. 2,7 metra. Ładnie się wygina. O. Kurczę. Taka gotowa do wędzenia. No. Dobra, to powiedz mi parę słów o tej przynęcie. Przynęta? No, słynna rewa. Ona jest ręcznie robiona, czy już teraz się produkuje na masę? Nie, to jest ręczna jeszcze robota, nawet jest napis. Aha. Kaczmarek robi takie rzeczy. Chciałem nawet wędkarskim komsom sprzedaży teraz. Jaki koszt? Nie, to chyba już teraz, pewnie tutaj trochę droższa niż... Na Allegro one były 7,50 widziałem. 7,50 na Allegro. Tak. Czyli standardowa cena, ale one za 7,50 chyba są sprzedawane bez haczyków, nie? Tak, sama tylko, sama blaszka. No właśnie, i to jest dobra przynęta? No, głębszą dobrze, bo na niby 28 gram, ale na głęboko schodzi. Jak mam tutaj głębię, tamte ile? Tutaj 3 metry, tak? Czy ileś tutaj dziura? To wtedy troszkę zejdzie niżej i jest szansa, że to... Wydłubiemy tam belotkę. No dobra, ale jakbyś miał tak w trollingu trzy blachy pokazać. Ta i jeszcze jakie? W trollingu to moim tym jest układ 3 Jacksona. Tak. To jest dla mnie, się sprawdziła się w tym sezonie na wszystkich. No widzę, widzę, widzę. No tutaj Jarek, przerywasz wykład. A wymiarowy? No pewnie, no wymiar ma olbrzymi. To jest rekordowy chyba. Także pięknie się nastroszył. Także widać. Czyli nie jest tak źle. Ciernik też jest. Coś jednak gryzie, widzicie. No dzisiaj jesteśmy na Alasferze. Wozi nas Kamil. Kamil, co to jest za jednostka?
To jest jednostka, o którą pływamy na łososie, na belony, właśnie czasem jakieś śledzie pomęczymy generalnie rzadko. Głównie właśnie się skupiam na tym, co lubię, czyli łosoś i belony. Bardzo dużo miejsca właśnie tam z tyłu jest, naprawdę cztery osoby mogą sobie bardzo, ale to bardzo komfortowo łowić te belony. Zresztą Kamil czasami jak wyłączy silnik też do nas dołączy, bo no to nie jest komercyjna podróż, ta dzisiejsza jest taka właśnie nasza, Władko-teamowa, więc jest naprawdę bardzo fajnie. No właśnie i bardzo dużo miejsca, to miejsce się przydaje na łososie? Przydaje się, no podczas polu łososia, podczas podbierania, no naprawdę jest długa burta, jest miejsce gdzie podebrać, tym bardziej, że mamy no windy rozstawione, planery rozstawione, no trzeba z tego korzystać, że jest miejsce. Bardzo fajne, urozmaicone dno, naprawdę, jeżeli bym był beloną, to na pewno bym był tutaj. Pływałbym, naprawdę super, nie wiem jak z temperaturą wody, zresztą tutaj chłopaki już mi wspominali, że woda w tym roku jest bardzo zimna w porównaniu z latami ubiegłymi, no i belona ma jeszcze jajeczka takie, ja bym powiedział niewykształcone nawet, pomimo tego, że no jest już późno. W tym roku mówiłeś kilkanaście razy, za beloną pływałeś, zresztą też z ekipą z Morskiej TV i tak samo z Władek Team, jak to wygląda, żeby się do ciebie wbić? Zwolnić się, umawiać i płyniemy, jak tylko są wolne terminy. Wiadomo, weekendy troszeczkę gorzej, ale w tygodniu raczej nie ma problemu. No właśnie, my płyniemy w czwartek, w zasadzie z dnia na dzień żeśmy się ugadali, żeby płynąć, ponieważ jest bardzo ładna pogoda. Rybki, tak jak widzicie, współpracują. Kamil, trzy takie argumenty, dlaczego właśnie na tej jednostce? No po pierwsze, dużo miejsca. Po drugie, bliżutko na łowisko. No i można też większą grupką przyjechać, nie jest to ciasnota, tam, że tam 3-4 osoby, można 5 osób, nawet 6 mogę wziąć, ale to już maksymalnie. No właśnie, bo Kamil ma tutaj dużo takich łowisk fajnych, gdzie się zatrzymuje, gdzie my po prostu spinningujemy, jest do dna parę metrów, zresztą macie to na przybitce. No i nie ma problemu, żeby i nawet 8 osób spinningowało wtedy, nie? W spinningu tak, a gorzej jest troingiem wtedy, ale w troingu to tak 4 osoby mogą spokojnie sobie tutaj troingować. 5 nawet, zależy jak to po prostu jest kumaty, że tak powiem. Jednak coś jest. A ja myślałem, że wy się tylko oplączacie dzisiaj. Nie, no ryby też łowimy w porównaniu do ciebie. Co ty gadasz? No poważnie. Coś tam się dawaj ją w górę. O, dobrze, że kapelusz miałem. Poszedł do wody? Poszedł. O, druga jest. Ty, to na moją wędkę to się nie liczy. Tak. Tak, właśnie i widzicie, teraz ja tak, z kamerą ćwiczę, nie? I teraz wiadomo, czemu ja w ogóle nie łowię ryb. Ołówek, ale jest. Łowiska belonowe w okolicach Jastarni są jakieś, nie wiem, bardziej obfite, lepsze niż te w okolicach Pucka? Ja pływałem zwykle z Kuźnicy i właśnie przeważnie tam Rzucewo, Osłonino, pod Chałupy, pod Mewiorewę, w tamtych rejonach, ale jakoś te ostatnie lata się to trochę przenosi jakoś wzdłuż Helu. I tutaj naprawdę jest dość fajnie i jest też większa szansa na trocie, tak między belonami. Panie, ty nie dasz rady, już daj spokój! Ładnie! Siedzi w dzióbku! To ja cię odepnę tak. Nie, dlaczego? Nie, ja cię odepnę tak, mówię ci. O. Odepniemy tak i ja spróbuję łowić też na tą plotę. Najlepsze miesiące na balonę? Maj. Maj. Maj, cały maj. W tym roku ja akurat popłynąłem pierwszy raz 9-10 w ten weekend. To był fajny weekend, to był naprawdę bardzo fajny weekend. Wow. Yeah. Ja cię kręcę, ja się w życiu tak z balonem nie cieszyłem. Brawo ty. Słuchajcie, pierwsza balona. W życiu tak nie wymęczyłem balony. Która to jest godzina? Jest godzina 15 po drugiej. 8, 9, 10, 11, 12, 1. 6 godzin. Słuchajcie, 6 godzin łowienia, ale ja to ja jestem po prostu taki kiepski, bo chłopaki mają nałowione od groma. Chodź Kamil bliżej, wypuścimy ją normalnie, a... Okej. Okay. Słuchajcie, ostatnia balona w tym roku wraca do wody.